Most Golden Gate jest jednym z najbardziej znanych mostów na świecie. Występuje on w wielu grach komputerowych i filmach. Swoją nazwę zawdzięcza dzięki cieśninie, na której został wybudowany. W tym odcinku postaram się wyjawić wam nieco tajemnic o Spadku Swobodnym. Spadek swobodny to taki ruch, w którym ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem. Wektor przyspieszenia i wektor prędkości posiada ten sam kierunek i zwrot. Kierunek i zwrot jest ustalony i można przyjąć, że jest identyczny jak kierunek i zwrot linii natężenia pola grawitacyjnego planety, na której dochodzi do spadku ciała. Myślę, że łatwiej jest powiedzieć po prostu, że ciało spada w dół, jak w zaprezentowanym filmie. Za spadek swobodny uważamy ruch, w którym opory ruchu są pomijalnie małe, a prędkość początkowa ciała jest równa zeru. Spadający rower do rzeki można z dobrym przybliżeniem opisać jako spadek swobodny ciała, bo jego ciężar jest duży, a siła oporu powietrza niewielka. Rzut papierka na chodnik jest natomiast złym przykładem, ponieważ papierków na chodnik rzucać nie wolno z punktu widzenia fizyki wpływ sił oporu powietrza ma w tym przypadku znaczący wpływ na ten przeprowadzony eksperyment idealny spadek swobodny jest możliwy do uzyskania w specjalnych komorach z których wypompowuje się powietrze próżnia jest idealnym miejscem do przeprowadzenia doświadczeń ze spadkiem swobodnym bo dzięki niej pozbywamy się oporu aerodynamicznego Przeanalizuję teraz spadek swobodny na podstawie przedstawionego zestawu pomiarowego. W jego skład wchodzi statyw z podziałką, stalowa niewielka kulka, precyzyjny czasomierz uruchamiający się w momencie spuszczenia kulki i zatrzymujący zliczanie czasów w chwili kontaktu kulki z podłożem. Wiem już z tego filmu, albo jeszcze ze szkoły podstawowej, że spadek swobodny to ruch, w którym ciało przyspiesza ze stałym przyspieszeniem bez prędkości początkowej. W poprzednim filmie wykazałem, że wzór matematyczny na drogę od czasu odzwierciedlający taki ruch wygląda następująco. Spróbuję wyznaczyć doświadczalnie średnią wartość przyspieszenia w takim spadku swobodnym. W tym celu wykonam serię kilkudziesięciu pomiarów, w których będę zmieniał wysokość, z jakiej spada kulka. Zebrane dane wykorzystam teraz do narysowania wykresu. Na osi poziomej znajduje się czas, a na pionowej osi wysokość, z jakiej spada kulka, więc pokonana droga w danym czasie ruchu. Nanoszę na wykres zebrane punkty pomiarowe zapisane w tabeli. Teraz trudniejsza część, bo muszę zastanowić się, jaką prostą najlepszego dopasowania wykreślić na przedstawionym wykresie. Teoretycznie, pasuje tutaj prosta y jest równe ax plus b. Problem jest jednak taki, że funkcja liniowa na wykresie drogi od czasu występuje tylko i wyłącznie dla ruchów prostoliniowych, ale ze stałą prędkością. Kulka jednak przyspiesza, a prędkość jej wzrasta, i jak wiem z poprzednich filmów, do opisu drogi od czasu powinienem użyć funkcji kwadratowej. Jak widać, ma ona tutaj większy sens, bo gdy wysokość spadku zbliżam do zera, to i czas zbliża się do zera. W przypadku funkcji liniowej, przy wysokości zrzutu kulki równej prawie zeru, czas byłby znaczący, więc wyszłaby głupota. Posiadając właściwą funkcję dopasowania, mogę odczytać wartość stojącą przy czasie. Wiem, że jest ona związana z przyspieszeniem. Mówiąc inaczej, aby to przyspieszenie uzyskać, zapisaną wartość należy zwiększyć dwukrotnie. Otrzymany wynik to średnia wartość przyspieszenia, z jakim spadała kulka. Mogę teraz zastanowić się, co to za przyspieszenie tak właściwie. Przeszukując dane, natrafiam na ciekawą zależność. Otrzymana wartość przyspieszenia jest porównywalna z przyspieszeniem ziemskim. To dość ważna informacja. W spadku swobodnym, odbywającym się tuż przy powierzchni planety, ciała spadają z przyspieszeniem, występującym na danej planecie. Im większe przyspieszenie, tym szybciej ciało uderzy o powierzchnię danej planety. Przy założeniu, że nie ma oporów powietrza i innych czynników mogących wpływać na eksperyment. Wróćmy jednak do otrzymanej z eksperymentu wartości przyspieszenia. Wygląda na to, że wynik z doświadczenia jest zaniżony w stosunku do przyspieszenia ziemskiego z różnych powodów. Pierwszym z nich może być to, że spadek nie był swobodny, a istniejące opory ruchu były niezaniedbywalne. Drugi powód, w mojej ocenie bardziej prawdopodobny, to wpływ niepewności pomiarowej, którą za moment oszacuję. Obliczenie niepewności pomiaru przyspieszenia jest niepewnością pośrednią, bo niepewność przyspieszenia zależy od niepewności pomiaru czasu i niepewności pomiaru wysokości, z jakiej spada kulka. Nie będę w tym momencie omawiał, co po kolei robię, bo tego typu rzeczy tłumaczyłem w moim innym filmie, do którego obejrzenia mocno Was zachęcam. Jak widać, średnia wartość przyspieszenia wychodzi w granicy niepewności pomiaru. Myślę, że możemy powiedzieć, że zakończyliśmy to zadanie. Na podstawie tych danych mogę sprawdzić, czy mamy tutaj do czynienia ze spadkiem swobodnym, czy też nie. Aby to zrobić, sporządzę rysunek pomocniczy i zapiszę równanie ruchu. W idealnym przypadku jest to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy bez prędkości początkowej, a przyspieszenie wynosi około 9,81 m na sekundę kwadrat. Przekształcając równania i łącząc je ze sobą, otrzymam wzór na prędkość, która zależy od wysokości z jakiej przedmiot zrzucono. Wstawiając wartości liczbowe, otrzymuję wynik. Jednostką wartości prędkości jest metr na sekundę. Zamienię teraz jednostkę tej prędkości i wyrażę ją w kilometrach na godzinę. Wynik to 138 km na godzinę. Widać więc, że prędkość teoretyczna obliczana na podstawie wartości przyspieszenia ziemskiego jest wyższa niż faktyczna prędkość podawana w internecie. Nawet gdybym przyjął w zadaniu o 10 metrów niższą wysokość mostu, to i tak nie uzyskałbym prędkości 121 km na godzinę. Jeśli te informacje podawane w internecie uznam za poprawne, to zaniżony wynik wartości prędkości musi być związany z pojawiającą się siłą oporu. W przyszłości, gdy będziemy omawiać inne działy, to skupię się na tym zagadnieniu nieco bardziej, z rozpisaniem sił i wyjaśnieniem dlaczego każde ciało bez punktu podparcia spada na ziemię. Dla ułatwienia obliczenia, możecie zapamiętać dwa wzory, jeden na prędkość maksymalną w spadku swobodnym, a drugi na czas takiego spadku. Oba te wzory wykorzystujemy w momencie, gdy znamy jedynie wysokość z jakiej zrzucono ciało, przy założeniu, że nie występują opory ruchu. Wzory te wyprowadza się z dwóch równań. Jak ktoś jest ambitny, to niech spróbuje zrobić to samodzielnie. Warto też wiedzieć, że zaprezentowane wzory sprawdzają się równie dobrze w momencie, gdy chcemy coś rzucić pionowo w górę. Znając prędkość, z jaką wystrzeliwuje pocisk w górę, jestem w stanie oszacować, na jaką wysokość się ono wzniesie, a także po jakim czasie ponownie spadnie na ziemię. W zamierzchłych czasach grywałem w Skyrima i postaram się go wykorzystać tutaj. Obliczę tutaj, jak wysoko wznosi się pocisk wystrzelony z łuku. Jako, że nie znam prędkości początkowej strzały, no to muszę znać czas od chwili wystrzelenia do chwili uderzenia strzały o ziemię. Czas ten podzielę na dwa, bo w pierwszym etapie pocisk leci w górę, a w drugim etapie pocisk spada. Czasy te są sobie równe, dlatego też wystarczy mi pierwszy etap do obliczeń. Przekształcając wzór i podstawiając dane, otrzymam wysokość, na jaką strzała się wzniosła. Zakładam przy tym, że w tej grze przyspieszenie grawitacyjne planety równe jest ziemskiemu, a opory powietrza nie będą występować. W sumie to kto ich tam wie, jakimi prawami i jaką fizyką rządzą się gry tezdy. W ten sposób obliczyliśmy interesujące nas zagadnienie. Na maturze z fizyki, co prawda, nie pojawiły się zadania o takiej treści jak w zaprezentowanym filmie, ale można doszukać się pewnych analogii. Rozwiązanie zadań znajdziecie na końcu filmu. Aby ruch nazywać spadkiem swobodnym, to ciało nie może posiadać prędkości początkowej, a cały ruch powinien odbywać się w taki sposób, że opory tego ruchu można zaniedbać. Skoro to spadek swobodny, wypadałoby, by ciało poruszało się w pionie, a zwrot jego przyspieszenia był taki sam jak zwrot prędkości. W spadku swobodnym przyspieszenie ciała jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu planety, o ile odbywa się przy powierzchni tej planety. Gdy te wszystkie warunki są spełnione, to w celu opisu spadku swobodnego w zupełności wystarczą te dwa wzory. Oczywiście zawsze można skorzystać z równań ruchu ciała, do czego mocno zachęcam. Do zobaczenia w kolejnym filmie z projektu Fizyka. Cześć!